Witajcie. Jeżeli obserwujecie nasz kanał, to zauważyliście pewnie, że w ostatnim okresie pojawiały się na nim dwa rodzaje treści. Po pierwsze były to nasze filmy, polskie, Polaków, i one zwykle były ewangelizacyjne. Czasami mówiliśmy tam o Słowie Bożym, konfrontowaliśmy to z różnymi naukami. Pojawiały się też treści zagranicznych nauczycieli, do których tworzyliśmy napisy. I one z kolei były kierowane raczej już do obecnych chrześcijan. Ponieważ są to dwie różne grupy ludzi, podjęliśmy decyzję po wielu, wielu naradach, aby rozdzielić nasz kanał. I na tym kanale zostaną treści nagrywane głównie pod kątem ewangelizacji, głównie przez Polaków. Czasami mogą się pojawiać jakieś filmy, na przykład z Living Water, z napisami, ponieważ tam widać, że ci ludzie żyją głoszeniem Ewangelii. Natomiast na drugim kanale, do którego link umieścimy w notatkach do tego odcinka, będą już tylko nauczania i raczej tylko zagranicznych osób, do których tworzymy napisy i zachęcamy. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli chcesz rozwijać swoją wiarę, to zapraszam. Zasubskrybuj także tamten kanał, obserwuj go i oglądaj te nauczania, gdyż one są bardzo, bardzo wartościowe. Natomiast jeżeli jesteś gdzieś dopiero na początku tej drogi, zastanawiasz się, masz jakieś wątpliwości, to zachęcam, zostań na tym kanale. Możesz się dzielić tymi filmikami ze swoimi znajomymi. Być może twoja rodzina potrzebuje też ogłoszenia Ewangelii albo utkwiła w jakichś dziwnych doktrynach sprzecznych ze Słowem Bożym, to mam nadzieję, że ten kanał będzie pomocny dla was. I na tym chcemy się skupiać, na tych dwóch drogach, tych dwóch dziełach. Dlatego zachęcam, zostańcie na naszym kanale polskim. Dalej możecie komentować nasze filmy, dalej możecie się nimi dzielić ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi. A jeżeli chcecie, jeżeli jesteście chrześcijanami, chcecie się rozwijać, poznawać lepiej naukę i różne aspekty naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa, to zapraszamy też na nasz drugi kanał, gdzie będą filmy zagranicznych nauczycieli. Zapraszam, do usłyszenia, z Bogiem.